Jestem Rojem. Armie zostaną zniszczone. Spłoną cały świat. Nareszcie. Zemsta należeć będzie do mnie. Albowiem jestem królową ostrzy. Otwórz drzwi, synu. Rozkazy Valeriana, ser. Nikomu nie... Otwórz drzwi. Dzień dobry, komandorze. Junior. Panowie, protokół testowy rozpoczyna się za 2 minuty. Dobrze wykorzystaj ten test, bo będzie ostatni. A teraz daj nam chwilę. Dobrze. Wyjdziemy stąd jeszcze dzisiaj, skarbie. Dobrze. Wtedy ruszymy po Mengska. Zapomnij o Mengsku. Zapomnij o wszystkim. Tu chodzi o ciebie i mnie. Dopóki Mengsk żyje, nie będzie mnie i ciebie. Poruszyłem niebo i ziemię, żeby ci odzyskać, Saro. Nie pozwolę ci tego zmarnować dla zemsty. Inicjowanie 2. fazy testów. Nie poddałem się, Saro!
Teraz ty się nie poddawaj! Rozpoczyna się druga faza testów. Co chcesz osiągnąć tymi testami, Valerian? Mówiłam ci już. Nie pamiętam niczego z czasów Królowej Ostrzy. Musimy sprawdzić, ile zostało w tobie mutagenu zergów. Doceniam twoją współpracę, Kerrigan. Wszystkich współpracowników trzymasz w celach? Kiedy upewnimy się, że jest bezpiecznie, sam otworzę drzwi. A teraz spróbuj sięgnąć umysłem. Czujesz coś? Robotnica? Naprawdę chcesz, żebym przejęła kontrolę nad świadomością zerga? Wiesz, czym to grozi? Wszystkie okazy przebywają w kontrolowanym środowisku. Przestań! Nie prosiłem cię o tworzenie zerglingów! Zabawna sprawa z tymi zergami. Nigdy nie robią tego, czego oczekujesz. Zakończyć eksperyment. Wyślijcie roboty wartownicze do odkazania cel. Zamknąć cały poziom i włączyć eksterminatora. Nic nie może się wydostać. Może jeśli zniszczę twojego eksterminatora, nauczysz się, że zergów nie można kontrolować. Eksterminator zniszczony. Sytuacja krytyczna. Zergi opanowały cały poziom. Masz szczęście, że nikomu nic się nie stało, Kerrigan. Szczęście nie miało z tym nic wspólnego. Może teraz zrozumiesz, jak niebezpieczne są zergi. Wyślę je z powrotem do klatek. Doceniam to. Otwieram twoją celę, możesz do mnie dołączyć, jeśli chcesz. Może następnym razem dowiedziesz swoich racji, nie niszcząc połowy placówki. Narobiłaś niezłego bałaganu, Saro. Żałujesz, że mnie uratowałeś? Nigdy. Słyszałam, co stało się z twoim przyjacielem Tychusem. Przykro mi. Dokonał wyboru. Ja też. Może powinieneś był pozwolić mu mnie zabić. Jako Królowa Ostrzy wymordowałam miliony. To nie byłaś ty, Saro. Zostaw przeszłość za sobą i skup się na tym, jak się stąd wydostać. Przygotuję się i spotkamy się tutaj za godzinę. Dobrze. Brzmi nieźle. Uwaga! Oddziały Dominium w sektorach 3, 4 i 6. Sara... Ewakuacja całego personelu. Tu Nowa. Rozpocząć przeczesywanie. Znaleźć Kerrigan. To drużyna Bravo, przyjął! Żyje. Zabijanie się nie skończy. Zapłaci mi za wszystko. Dość, wystarczy. Weź się w garść, skarbie. Drużyna Bravo, odbiór. Bravo, jesteście tam? Wszystkie jednostki do sektora 6. Ruchy, ruchy! Musimy iść. Thank you.
minęło sporo czasu. To jak jazda na rowerze. No, dokładnie tak. Jim, słyszysz mnie? Słyszymy. Kerrigan, cieszę się, że żyjesz. Jesteśmy odcięci od waszej pozycji. Musicie przebić się przez laboratorium do stacji promowej. Stamtąd dotrzecie do statku Jima. Przyjąłem, Junior. Poradzimy sobie. Kerrigan, moje oddziały przejęły kontrolę nad Centrum Bezpieczeństwa. Zamykamy tę placówkę. Nie rób problemów i poddaj się. Jim, jesteśmy w odwrocie. Kieruję się na Hyperiona. Przyjąłem, Valerian. Daj znać, gdy będziesz na mostku. Zostaliśmy tylko my, Jim. Ruszajmy. Dominium rozstawia jakiegoś ciężkiego mecha na stacji. Ruszamy! Musimy ich powstrzymać, dopóki nie zakończymy ewakuacji. Już prawie jesteśmy. Chodźmy za nimi na lądowisko. Archanioł na pozycji. Zabezpieczyłem lądowisko. Wszystkie oddziały Dominium naprzód. Jim, Archanioł stoi między nami i promem. Jim! Szlak! Saro, znajdę inną drogę. Lepiej się pośpiesz, inaczej zniszczę to coś bez ciebie. Szybko, Jim. Chyba zbliża się następna fala. Saro, jestem odcięty. Nie dotrę do ciebie. Bierz mój statek i leć. Dopiero co się odnaleźliśmy. Nie zostawię cię. Raynor, Kerrigan, jestem na Hyperionie. Obieramy kurs na punkt zborny. Jaka jest wasza sytuacja? Kerrigan bierze mój statek. Ja potrzebuję ewakuacji. Rozumiem, wysyłam po ciebie oddział. Nie schrzań tego, Valerian. Kerrigan, widzimy się w punkcie zbornym i... I przepraszam, że cię nie słuchałem. Za późno na przeprosiny, Valerian. Jim, wezmę twój statek, ale jeśli dasz się zabić, będziesz miał poważne kłopoty. Tak jest. Przyjąłem. Jim, zbliżają się posiłki Dominium. Hyperion jest pod silnym ostrzałem. Mój oddział nie może do ciebie dotrzeć. Przyjąłem. Zabierz Hyperiona do punktu zbornego. Znajdę sposób, żeby się stąd wydostać. Do zobaczenia. Nowa. No proszę, Jim Raynor. Gdybyś pomógł mi zająć się Toshem, pozwoliłabym ci odejść. Ale dokonałeś złego wyboru. Dobra, Blondie. Pokaż, na co cię stać. Rozpoznanie mówi, że to lądownik Raynora. Jim? Jim! Gdzie Jim? Nie udało nam się go wydostać. Valerian. Zostawiłeś go! Czekać w pogotowiu! Kerrigan, puść go! Valerian nam pomaga. Nie ma żadnych nas! Brak rozpoznania! Wroga aktywność w strefie bezpieczeństwa! Wysłać oddziały od 3 do 9! Naruszenie kadłuba! Segment skróty po kosztach! Manewr obronny Delta 4! Przygotować stację do skoku! Nigdzie nie ruszamy, dopóki nie zobaczę Jima! Osłony 30%, awaria nieuchronna! Do wlotu.
floty Dominium tu Hyperion. Wstrzymajcie ogień! Na pokładzie jest książę Valerian! Mój ojciec poświęci wszystkie figury na szachownicy, żeby dopaść królową. Musimy skakać! Odciągniemy ich, a potem wrócimy po Jima. Sara, musimy współpracować! Rób co chcesz. Ja muszę znaleźć Jima. Skanowanie. Wykrywam oddziały Dominium i skupisko Ulizergów. Gdzieś tutaj musi być stary Ul. Bardziej martwi mnie Dominium. Drużyna naziemna, tu flota. Meldujcie o postępach. Flota, rozstawiliśmy bazę i niedługo uruchomimy działo impulsowe. Przyjąłem. Wyeliminować wszystkich maruderów na tych współrzędnych. Potem was odbierzemy. Bez odbioru. Jak tylko statek Jima wejdzie na orbitę, zostanie zastrzelony. Muszę mu pomóc. Obierz kurs na skupisko Ulizergów. Potrzebna mi armia. Wyczuwam świadomość, która kontroluje ten szczep. Kim jesteś? Królowo, jestem Naktul, matka szczepu. Stworzyłaś nas, żeby rozszerzyć swoją władzę nad rojem. Wróciłaś? Nie jestem królową i nie wróciłam, ale potrzebuję waszego szczepu, żeby zniszczyć działo Terran. Większość mojego szczepu jest ze mną. Mogę wysłać ci zelgi, ale to potrwa. To wysyłaj. Kiedy tutaj dotrą, zniszczymy działo, zanim pojawi się Jim. Ja w tym czasie przygotuję Ul do walki. Dominium na pewno wyśledzi mój statek i będą mnie szukać. Mój szczep przybył! Są na twoje rozkazy, królowo! Doskonale. Chodźmy do ich bazy i zniszczmy to działo, zanim zjawi się Jim. Działo zostało zniszczone! Terranie uciekają na okręty! Zabijcie wszystkich. Nikt nie może przetrwać. Tak. Królowa naprawdę wróciła. Zabić Terran! Masz rację. Zaczynałam się w coś zamieniać. Muszę stąd uciekać. Będziemy czekać na twój powrót. Jim? Czy mnie słyszysz? Jim, jesteś tam? Jestem w punkcie zbornym. Wszędzie czysto. Myślałam o tym, co powiedziałeś. Czuję w sobie coś mrocznego, Jim. Potrzebuję cię. Potrzebuję, byś mnie wysłuchał. Nadać wiadomość z ostatniej chwili. Podczas wczorajszego śmiałego ataku pojmany został niezławny rebeliant Jim Raynor. Został przesłuchany i przykładnie stracony. Oto co miał do powiedzenia Imperator. Dumni obywatele Dominium, nasz koszmar nareszcie dobiega końca. Terrorysta James Raynor nie żyje.
Jego śmierć oznacza nadejście nowej ery pokoju. Dotosi opuścili terytorium Dominium. Pozbyliśmy się zagrożenia ze strony Zergów. Ich rój jest rozbity i pozbawiony przywództwa. Wkrótce wytępimy wszystkie Zergi na czar. Mówiąc krótko, zwyciężyliśmy. Zapewniliśmy sobie pokój i bezpieczeństwo. Życzę wam dobrej nocy, moi poddani. Męsk. Nawigacja włączona. Cel, przestrzeń kosmiczna Zergów. Proszę potwierdzić. Potwierdzam. Organizmy Zergów. Dlatego tu jestem. Albo przyjmą mnie jako królową, albo zacznę zabijać je jeden po drugim, aż to zrobią. Czym jesteś? Jestem Isha. Wasza wysokość przechowywała we mnie wszystkie pomysły, idee i plany. Nie pamiętasz? Tak, pamiętam cię. A co ważniejsze, ty pamiętasz mnie. Jesteś królową Ostrzy. Służę ci. Doskonale. Wezwij Rój i przygotuj do wyruszenia na Korhal. Rój jest w rozsypce i nie odpowie na twoje wezwanie. Większość Zergów na Kaldirze jest pod kontrolą matki szczepu Nafasz, która ma zamiar stworzyć własny rój. Dopóki ona żyje, rój będzie podzielony. Już niedługo. Zabierz nas na powierzchnię. Opowiedz mi o Lewiatanie. To organizm, z którego dowodzisz rojem. A to jego układ nerwowy. I może mnie zabrać, gdzie sobie zażyczę? Oczywiście, królowo, ale jest nas niewiele. Zanim podbijesz inne światy, może zechcesz odzyskać wojska na Kaldirze. Strategię zostaw mnie. Co jeszcze mogę zrobić na Lewiatanie? W jamie ewolucyjnej możesz rozwijać i ulepszać swój rój. Pomoże ci stwór o imieniu Abatur. Zwiadowcy donoszą, że Nafasz założyła ul na tej równinie, ale wkrótce potem go porzuciła. Przeniosła się do tych lodowych dolin. Tam muszą być protosi. Czym jesteś? Abatur. Ewoluuję rój. Splatam nici i sekwencje. Służyłem nadświadomości, potem służyłem królowej Ostrzy. Teraz służę tobie. Ja jestem królową Ostrzy. Inna. Badam nici genetyczne. Królowa Ostrzy była skuteczna. Pradawne cechy Zergów. Minimum cech Terranina. Ty... Zainfekowana biomaterią Terran. Odnóża chwytne słabo zaprojektowane. Mogę ulepszyć. Oddam lepsze. Nie dotykaj mnie. Rój ewoluuje tylko dzięki skupieniu. We wszystkim dąży do perfekcji. Pracuję w jamie ewolucyjnej. Tam obejrzysz moje dzieła. Rój cierpi na tym księżycu.
Myślałam, że stworzysz mi silniejsze zergi. Kaldir, zimny jak kosmos. Zroju warto adaptować do mrozu tylko lewiatana. To wymówka? Wplatanie niepotrzebnych adaptacji niewydajne. Złożoność zła. Niepotrzebne wcześniej. Potrzebne teraz. Poszukam miejscowej fauny. Esencji przydatnej dla adaptacji roju. Wykonaj. Na tym księżycu występuje zjawisko nazywane burzami kriogenicznymi. Jedna z nich właśnie nadciąga. Niedługo temperatura spadnie tak, że niemal całkiem zaniknie energia termiczna. Burza kriogeniczna minie szybko, ale dopóki trwa, twoje oddziały będą unieruchomione. Wyczuwam w pobliżu miejscową faunę. Esencja ich matron jest potężna. Pomoże nam przystosować się do tego mrozu. Protosi wyczuli przebudzenie. Wiedzą, że tutaj jesteśmy. Królowa Ostrzy! Lecz co się z tobą stało? Jesteś taka ludzka i krucha. Protosi, byłam ciekawa, kiedy się zjawicie. Musimy powiadomić Shakuras! Przyślą złotą armadę, by cię zniszczyła! Isza, powiedz, że Protosi są poza zasięgiem Shakuras. Są, królowo. Jednak Protosi posiadają wieże przekaźnikowe, które wzmacniają ich łączność psioniczną. No to zniszczmy wieże, zanim Protosi zdążą je aktywować. Wieże upadły! Do odwrotu! Ekspedycja Protosów już nie skontaktuje się z Shakuras. Teraz będą musieli poradzić sobie z nami. Królowo, pojmaliśmy jeńca na pustkowiach. Twierdzi, że jest badaczem. Nie kazałam brać jeńców. Abatur o to poprosi. Chce zrobić jej sekcję. Po co? I tak nie wykorzysta materiału genetycznego Protosów. Lubi próbować. Na razie zachowajcie ją przy życiu. Może się przydać. Łowy idą pomyślnie, królowo. Krwawo. Protosi zabiliby cię, gdyby mogli. Nie są zergami, a to znaczy, że są wrogami. To takie proste? Dla zergów oczywiście. Cokolwiek królowa utraciła, pomyśl o tym, co zyskała. Czystość esencji. Jesteś wolą roju. Co twój lud tutaj robi? Badamy, czy można zmienić orbitę tego księżyca i poprawić klimat. Czy pojmujesz? Jesteśmy tylko kolonistami, a ty nas mordujesz. Tak. Bo jeśli pozwolę wam żyć, wezwiecie złotą armadę, która zabije nas. Chcesz zamordować tysiące, żeby ocalić siebie? To jest usprawiedliwienie? Niczego nie usprawiedliwiam. Daruj sobie moralizatorski ton. Twoi zabili miliardy zergów. Wszyscy mamy krew na rękach. Na moich jest jej więcej, ale mordercy są po obu stronach. Szczep Nafasz znów żyje w roju. Kiedy Protosi zaatakowali, wycofała się na z góry upatrzone pozycje w lodowych dolinach. Musieli ją tam wytropić. Była inteligentna, ostrożna i nieustępliwa, ale popełniła błąd. Uciekła. Co to za dźwięk? Nieudany eksperyment. Powrót do biomaterii. Powolny proces. Przynajmniej najpierw je zabij. Wysiłek na marne. Stworzenia niedługo umrą. Ból nieważny. Abaturze, kiedy tak mówisz, niemal zaczynam cię sobie przypominać i czuję gniew. Gniew, wytwór adrenaliny, odpowiedź na stres, zagrożenie. Nie ma zagrożenia, nie ma gniewu. Pozwól, że ja to ocenię. Protosi przygotowują wahadłowce do startu.
tunel przesyłowy. Po drugiej stronie wyczuwam miliony protosów. Shakuras! Jeśli choć jeden wahadłowiec się przedostanie, zawiadomią o nas Shakuras. Mamy go zniszczyć? Nie, wykryją to. Musimy zatrzymać ich wahadłowce, zanim dotrą do tunelu. Hydraliski Nafasz. Abaturze, przywróć ich esencję Rojowi. Hydralisk odtworzony. Można przekształcić larwy. Potrzebuję więcej hydralisków, żeby zniszczyć wahadłowce. To już ostatni. Tunele już im nie pomogą. Królowo, udało ci się. Protosi nie stanowią już zagrożenia. Stanowią. Póki żyje choć jeden. Czuję nienawiść mojej królowej. Płonie jasno jak gwiazda. Ale pod nią czuję coś innego. Coś, czego nie rozumiem. To ból, Isza. Czasem nawet nienawiść nie chroni przed wspomnieniami. O wrogu, który cię skrzywdził? Nie, wspomnieniami o lepszych czasach. O przyjacielu, którego straciła. Nasi zwiadowcy donoszą o dużym statku protosów po drugiej stronie Księżyca. To statek międzygwiezdny, na którym przybyli. Nie jest jeszcze gotowy do startu, ale będzie, zanim tam dotrzemy. Są nieustępliwi, to trzeba im przyznać. Ale jestem na to gotowa. Nie musisz tego robić. Możesz odejść. Opuścić Księżyc, zanim przybędzie Złota Armada. Nie wolno mi uciec. Teraz to wiem. Wrogowie nie przestaną mnie ścigać. Została mi tylko walka. Więc nigdy nie nastanie pokój. Pokój? Nowe odkrycie. Ulepszenie sekwencji zerglingów na dużą skalę. Jakie ulepszenie? Odpowiedź złożona. Można rozgałęzić ewolucję zerglinga. Dwie nowe odmiany. Więc dodaj je do roju, Abaturze. Odmiany się wykluczają. Będą konkurować w sekwencji. Trzeba wybrać jedną, drugą odrzucić. Dobrze, stwórz oba okazy. Chcę zobaczyć je w akcji. Utworzę oba okazy do testów. Obejrzyj w jamie ewolucyjnej. Abaturze, zajrzę do twoich wspomnień i dowiem się, dlaczego na twój widok czuję taki gniew. Wspomnienia nieważne, rozpraszają. Widzę to w twoim umyśle. Zaprojektowałeś królową ostrzy. To twoje szpony zawinęły mnie w poczwarkę. Słaba i miękka. Łamałem kości. Rozrywałem ciało. Ulepszyłem cię. Gdybyś nie był taki ważny dla moich planów, już byś nie żył. Niejasne. Planeta Kalis. Posterunek obronny Dominium na klifach nad doliną. Poza zasięgiem. Wymagane przystosowanie. Lokalny karak skacze. Atakuje ofiarę. Pochłoń karaka. Zbierz esencję. Można asymilować cechę w odmianę zerglinga. Po zebraniu, posterunek Dominium w zasięgu. Esencja zdobyta. Nowa sekwencja wpleciona w nici zerglingów. Wzmocnione zerglingi gotowe do walki. Dobrze. Sprawdźmy je w akcji. Wysyłam dodatkowe zerglingi. Planeta Astrid 3. Zdziczały szczep zergów. Wylęgarnie zdziczałych zergów wyewoluowały unikalną adaptację. Przekształcanie zerglingów bardzo szybkie. Przejmuję kontrolę nad skupiskiem uli. Integracja adaptacji w roju.
Na planecie są oddziały Dominium. Zbliżają się do skupiska. Pośpiesz się, Awaturze. Odmiana Rojnik ukończona. Gotowa do przekształcenia. Jeden z waszych statków uciekł. Więc pozostaje tylko czekać na przybycie Złotej Armady. Wasza śmierć będzie szybka. Przepraszam. Za co? Za mordowanie mojego ludu? Za to, co muszę ci zrobić. Twoi przyjaciele na statku mogą cię wyczuć. Wiedzą, że zostawili jednego ze swoich. Nie! Ale nie mogą przenieść cię na statek, bo blokuje ich sygnał. Nie! Nie! Ale jeśli opuszczę zasłonę... Templariuszu, nie przesyłaj mnie! Nie! Pozwoliłaś, żeby protosi ją zabrali? Przyniesie im śmierć. Muszę ostrzec Templariusza! Teraz! Słuchaj mnie uważnie. Na tym statku jest wiele niebezpieczeństw. Wykonuj moje rozkazy i chowaj się w cieniu. Będziesz pochłaniać i rosnąć. Zainfekuj statek i zabij wszystkich protosów na pokładzie. Wybuchy ustały! Czekaj. Wyczuwam zakłócenia w pomieszczeniu przed nami. Alarm. Wykryto awarię zasilania. Wybudzanie wojowników protosów z hibernacji. Protosów już nie ma, królowo. Królowo, słyszysz mnie? Jesteśmy sami. Królowa Ostrza wyznaczyła nam jeden cel. Zniszczyć protosów. Będziemy gotowi. Znowu będziemy służyć. Nie ma już odwrotu. Ja nie rozumiem. Protosi nigdy nie wybaczą tego, co zrobiłam. Jeżeli mój powrót do ludzkiej formy ukoił ich obawy, to czas przypomnieć im, co to strach. Ale nie będę czekać, aż po mnie przyjdą. Zaatakuję pierwsza. Załatwione. Złota Armada nigdy nie dowie się, że tutaj byliśmy. Cieszę się, że Protoski nie ma już na Lewiatanie. Jej obecność psioniczna była niepokojąca. Zginęła dzielnie. Próbując ratować przyjaciół. Dlaczego obchodzicie, jak zginął Protos? Zabiję każdego, kto stanie mi na drodze. Ale nie musi mi się to podobać. Nawet Arcturusa Mengska, królowo? Czy jego śmierć też ci się nie spodoba? Zamilcz, Isza. Umieszczono pasożyta w protoskim gospodarzu. Tak, no i? Sprytnie. Myślenie dwutorowe. Protosów nie można infekować. Ale mogą być nosicielami obcych organizmów. Pochodzenie pasożyta nieznane. Ja go stworzyłam. Nie tylko ty umiesz splatać sekwencje. Odkrycie. Wracam do pracy. Planeta Kantar. Ukryta placówka protosów. Wiele protoskich okazów. Złapana niewielonoga. Uzbrojony pasożyt. No to wypuśćmy ją. Niech się pobawi. Umieszcza pasożyty w ciele nosiciela. Doprowadzają zwłoki do wybuchu, żeby się wydostać. Esencja musi być nasza. Protosi nie mogą zniszczyć.
Planeta Melus 4. Ewolucja wymuszona środowiskiem naturalnym. W nieckach reprodukują się mikroorganizmy. Pokolenia karakanów miały rozkaz pochłaniać. Większość nie żyje. Narządy zdobyte. Ocalałe okazy przystosowały się. Weszły w symbiozę z mikrobami. Nowa odmiana karakana, parszywiec, czeka na rozkazy. W pobliżu wyczułam protosów. Sprawdźmy nowe karakany w walce. Mrocznego Templariusza. Czy ukrywa się na Lewiatanie i czeka, żeby zaatakować? Odszedł. Cokolwiek teraz robi, nie stanowi zagrożenia. Przynajmniej na razie. Przecież wszyscy poza Zergami to wrogowie. Nie kwestionuj moich słów, Isza. Wedle rozkazu, królową. Ja nieobecność zbyt ośmieliła Dominium. Kiedy zbiorę moje wojska, pogonimy generała Warfielda. Czy matka szczepu Zagara próbowała zabrać cię ze sobą? Nie, za słaba, żeby mnie kontrolować. Tylko ty. Skoro brak jej takiej mocy, dlaczego sądziła, że może przewodzić Rojowi? Adaptacja. Stawia się w sytuacji, gdzie jedynym wyjściem ewolucja. Wymusza na sobie zmianę. Czyli wyewoluowała w coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Będzie naprawdę ciekawie. Szczep Zagary tłoczy się na kwasowych bagnach czar, tam, gdzie kiedyś ukryłaś miliony jaj. Położenie ula wskazuje, że Zagara planuje zgromadzić jak najwięcej jaj. Próbuję stworzyć armię, ale jak chcę doprowadzić do wylęgu? Może umieścić je w zbiorniku rozrodczym i przyspieszyć wylęk. Zlokalizowałam nasze skupisko uli blisko jednego z takich zbiorników.
Więc zbiorę dość jaj, żeby stworzyć armię i zniszczyć Zagarę. Mam dosyć jaj. Abaturze, napełnij zbiornik rozrodczy. Doprowadź do wyklucia tępicieli. Proste. Katalityczny roztwór przyspiesza rozwój. Armia gotowa w jednej chwili. Teraz Zagara pożałuje, że ze mną zadarła. Zabić ją. Zrobiłam tylko to, co kazałaś, królowo. Czekajcie. Kazałam ci się zbuntować. Kazałaś wszystkim matkom szczepu, by były silne. Kazałaś walczyć, podbijać. Powiedziałaś, że zergami kieruje siła woli. Twoja wola jest najsilniejsza i będę ci służyć. Pozwolę ci żyć, Zagaro. Chcę odbudować rój, a ty jesteś częścią mojego planu. Jesteś moją królową. Zagara jest tutaj, aby ci służyć. Zagaro, powiedz, w jaki sposób wypędziłabyś Terran z tej planety? Zniszczyłabym ich fortecę na płaskowyżu nieustraszonych. Ale jedyna droga prowadzi przez wąwóz kości. Uważaj, Terranie zalali nasze tunele lawą. Dopóki nie dotrzemy na płaskowyż, będziemy wystawieni na atak. Nie przejmuję się tym. Warfield nie ma pojęcia, z kim się mierzy. A co z artefaktem Xel'Naga? Czy Terranie mogliby go użyć? Tak, ale wiem, że nie ma go na czar. Nic nam nie grozi. Isza. Wszędzie wokół mnie widzę ślady dawnej królowej ostrzy. Ale nie pamiętam, dlaczego wstrzymałam oddziały na czar na tak długi czas. Badałaś przyszłość. Planowałaś na czas wielkiej wojny. Jakiej wojny? Wyjaśnij. Nigdy nam nie mówiłaś. Powiedziałaś tylko, że miałaś wizję naszej zagłady i chciałaś, żebyśmy walczyli do końca. W ogóle... tego nie pamiętam. Wiesz, dlaczego cię pokonałam? Byłaś silniejsza ode mnie. Nie. Szybsza. Nie. Nie baw się ze mną, królowo. Zdradź swój sekret. Porozmawiaj z Abaturem w jamie ewolucyjnej. On mi powie? Zmieni cię. Idź. Uj, znowu rośnie. Idziemy po ciebie, Warfield. Odbicie tego świata uświadomi twojemu imperatorowi, że jego koniec jest bliski. Więc w jaki sposób zmieniłeś Zagarę? Wzorzec Matki Szczepu pozwalał na rozwiązywanie złożonych problemów. Uczenie się, dowodzenie szczepami, wielozadaniowość. Teraz dodano więcej mięśni, zwiększono tkankę mózgową. Może rozważać wiele możliwości. Elastyczność poznawcza. Może powinnam tak wzmocnić wszystkie matki szczepu. Dodatkowa tkanka mózgowa niepotrzebna do roli matki szczepu w roju. Dodatkowa materia wymaga dodatkowej energii. Prowadzi do większej niezależności. To przeczy imperatywowi. Zergi nie mogą być zagrożeniem dla przywódcy roju. Czasy się zmieniają. Chcę, żeby moje sługi były jak najgroźniejsze. Wąwóz kości to jedyna droga do fortecy Terran. Już kiedyś próbowałam przeprowadzić tędy mój szczep. Terranie nasłali na nas krążowniki klasy Gorgona. Okrążali nas i ostrzeliwali, aż mój szczep wykrwawił się na śmierć. Wtedy mała też nadzieja na przepędzenie Terran z czar. Czekaj, to gniazdo zmory. Mogą niszczyć Gorgony. Wystarczy, że je obudzimy. Królowo, powinniśmy jak najszybciej przejść przez wąwóz. Nie marnujmy czasu na walkę z Gorgonami. Jeśli zaskoczymy Terran, przedostaniemy się nie ponosząc znacznych strat.
Rui zginie, jeśli nam się nie uda. Myśl perspektywicznie, Zagaro. Planuj, kalkuluj, bądź sprytna. Za pomocą tego tumoru możemy stworzyć kolejny, obok gniazda Zmory. Gdy się przebudzi, zniszczy Gorgonę Warfielda. Obudź się! Zniszcz Gorgonę! Początek końca, Warfield. Gniazdo Zmory zużyło całą siłę życiową, by zniszczyć Gorgonę. Mamy następne. Powij tumor biomasy przy kolejnym. Szybko! Wycofać się! Powtarzam, do wszystkich oddziałów Dominium w Wąwozie Kości wycofać się! Kerrigan, tu Warfield. Wiem, że mnie słyszysz. Mam dla ciebie wiadomość. Weź ze sobą wszystko, co masz! Cały rój! Nie chcę potem ganiać za niedobitkami! Zobaczymy się na płaskowyżu nieustraszonych, starcze. Isza, kiedy królowa ostrzy, kiedy dowodziłam rojem na czar, jaka byłam? Byłaś potężna, dałaś nam siłę i spryt. Wiedzieliśmy, że pod twoimi rządami przetrwamy na wieki. A teraz? Teraz nic nie jest jasne, ale rój będzie istnieć. Jeśli zginiesz, znajdziemy nowego przywódcę. Jestem przywódczynią roju i jeśli umrę, wy umrzecie ze mną. Pamiętaj. Twoja strategia wobec Terran była dziwna, ale teraz ją rozumiem. Zmiany Abatura dają rezultaty. Pamiętasz, o czym ci mówiłam na polu walki? O wizji? Czy jest jak przebiegłość? Nie. Okrucieństwo? Abatur, idź do niego. To, co robi, boli. Dzięki niemu zrozumiesz wizję. Pójdę. Nie muszę czytać w umyśle Warfielda, żeby wiedzieć, jakie ma wobec mnie plany. Nie ma pojęcia, z kim się mierzy. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Patrzę na ciało, widzę sam potencjał. Nici, sekwencje, splatanie, dzielenie, łączenie. Patrzę, jak ulepszyć. Jem ciało, kruszę kości. W sobie mogę dotykać, splatać, wplatać, tworzyć wielkość. Ale nie ideał? Nie. Doskonałość celem, który nigdy nie przestaje się zmieniać. Można dążyć, nigdy się nie osiągnie. Bywasz użyteczny. Dotarliśmy do fortecy. Okopali się i są gotowi na nasz atak. Nie potrzeba wyszukanego planu. Wystarczy, że ich zaatakujemy i wybijemy w ich kryjówkach. Przygotować się do ataku jądrowego! Zetrzeć te robale na radioaktywną miazgę! Generał Warfield aktywuje arsenał broni jądrowej. Musimy się śpieszyć. Zagaro, ty załóż skupisko uli, a ja wezmę te fale i wyrządzę jak najwięcej szkód. Pora na ostateczne rozwiązanie. Wybić je! Królowo, nasze skupisko uli ledwo przetrwało ten wybuch. Warfield zrzuci na nas więcej głowic, gdy aktywuje arsenał. Musimy dostać się do jego centrum operacji taktycznych. Gdy to zrobimy, będzie po wszystkim. Stworzyłam coś, co pomoże ci zniszczyć Terran. Aberrację. Sekwencja niedbała, ale skuteczna. Wykorzystaj je, królowo. Przejmij kontrolę nad bazą, a Terranie zadrżą przed potęgą roju. Droga jest wolna. Idźcie, upolujcie wszystkich, ale generała Warfielda zostawcie mi.
Polutniku, zabierzcie rannych do promów. Jesteśmy prawie na miejscu. Wysłać po pana drużynę? Poradzę sobie, poruczniku. Zajmijcie się rannymi. Znajdę inne wyjście. Pełne rannych, którzy nie są dla ciebie zagrożeniem. To mężowie, ojcowie, przepuść te promy. Słyszysz mnie? Generale, jesteśmy otoczeni! Nie mamy gdzie uciec! Ty, suko, już nawet nie jesteś człowiekiem. Zdradziłaś nas wszystkich. Dlaczego? Dla głupiej zemsty? Ilu niewinnych zabiłaś? Ilu jeszcze musi zginąć? Co by pomyślał Reynor, gdyby cię teraz zobaczył? Jest znowu nasza. Wrogowie będą się nas bać. Do tego jeszcze daleka droga. Jesteśmy niezliczeni. Jesteśmy nieustępliwi. Ewoluujemy. I skończyliśmy na czar. Niedługo zdecyduję, gdzie ruszymy dalej. Stałam się taka potężna. Czuję, że mogłabym ci teraz zagrozić. Słuchaj uważnie, Zagaro. Może kiedyś będziesz rządziła rojem. Jeśli uważasz, że ta chwila nadeszła, to do dzieła. Ale następnym razem będziemy walczyć na śmierć i życie. Będę ci służyć i uczyć się od ciebie. I może kiedyś zostanę przywódczynią roju. Ale nie dzisiaj. Czego cię nauczyłam? Wizji, królowo. Nauczyłaś mnie wizji. Rój jest potężny, ale sama potęga nie wystarczy przywódcy. Pokonałam Warfielda nie przewagą liczebną. Po prostu posiadałam wizję, której jemu zabrakło. Zapamiętam to, królowo. Kiedy byłam dawną sobą, przekazałam ci eksperymentować na ludziach? Tak. Bardzo złe, prymitywne struktury. Słaba adaptacja. Wiesz, że byłam Terranką? Rzadkie osobniki Terran. Wysoki potencjał psioniczny. Przezwyciężają słabości gatunku. Od teraz koniec eksperymentów na ludziach. Jestem ukontentowany. Planeta Nelit. Na powierzchni unikalna forma życia. To skarabeusz. Organizm wytworzył elegancki mechanizm przetrwania. Zdecentralizowany układ nerwowy. W chwili śmierci stworzenie dzieli się na dwa mniejsze. Macie zasymilować ich esencję, zanim protosi dowiedzą się, że tu jesteśmy. Włączanie sekwencji w genotyp tępiciela. Wzmocnione tępiciele gotowe do walki.
Świetnie. Przedstawmy Protosom naszych nowych przyjaciół. Skoria. Świat wulkaniczny, pełen zasobów, środowisko nieprzyjazne. Tysiące tępicieli poddanych działaniu lawy. Ewolucja wymuszona ekstremalnymi warunkami. Adaptacja zajmuje wiele cykli. Ewoluuje nowa odmiana. Może wskakiwać na klify i uciekać przed lawą. Przydatne. Przystosowane okazy na powierzchni. Trzeba zebrać. Obóz górniczy Dominium. Wydobywają minerały. Widzę. Sprawdźmy te nowe tępiciele. Wejście główne pilnie strzeżone. Tępiciele nie mogą przejść. Baza zbudowana jest przy urwisku. Tępiciele mogą przejść górą i zaatakować od tyłu. Wezwała cię potęga Zerusa. Przywiodła mnie tutaj chęć zemsty na Mengsku. Zergi pomogą mi zniszczyć Korhal. Pozwól, żeby Zerus cię odmienił, Kerrigan. Zbliża się ostateczna wojna, a czasu jest coraz mniej. Niczego nie muszę. Nie będę pionkiem w twoich proroctwach. Ale czy dla zemsty zrobisz wszystko? Wszystko. Zatem to mi wystarczy. Patrzę oczami moich nadrządców. Pierwotne zergi są fascynujące. Nie wykazują oznak starzenia. Wszystkie organizmy się starzeją, nawet zergi. Ale pierwotne karmią się esencją jednostek. Nieustannie ewoluują, nie umierają. Dopóki nie zabije ich kolejny pierwotny. Prawda. Najlepsi łowcy wśród nich muszą być niewyobrażalnie starzy i niewyobrażalnie groźni. Pochodzimy z tego miejsca? Tak, tutaj wyewoluowały pierwsze zergi. Nie podoba mi się tutaj. Czar jest znacznie lepszy. Nie byłabym taka pewna. Zerus może być groźniejszy niż jakikolwiek znany nam świat. Dlaczego mi pomagasz, Zeratulu? Masz jeszcze więcej powodów niż inni, żeby mnie nienawidzić. Selnaga pragną, byś na nowo została przywódczynią Roju. Nie wierzę w twoje szalone proroctwa. Nie wymagam od ciebie wiary. Działam dla wyższego dobra, choć budzi to nienawiść mego ludu. Oszczędź mi użalania się nad sobą, Zeratulu. Każdy powinien być świadomy konsekwencji swoich decyzji. Pogodziłem się z mym losem dawno temu. Kiedy skończymy, wrócę do mego ludu i poddam się ich osądowi. Kiedyś wszyscy zapłacimy za nasze czyny. Twój dzień chyba jest już blisko. Co sądzisz o pierwotnych zergach? Dynamiczne, zróżnicowane, interesujące, chaotyczne, nieudane. Myślałam, że ci się spodobają. Jako jednostki nieustannie ewoluują, żeby stać się lepszymi zabójcami. Pierwotne zergi, chaotyczne, reaktywne. Niektóre sekwencje dobre. Można użyć. Rój skuteczny. Ostrożne ulepszenia. Udany. Wyczuwam coś. Jakąś prastarą istotę. Śpi. Przedwieczny. Pierwotny zerg, który był świadkiem stworzenia nadświadomości. Chcesz, żebym go obudziła. Zgadza się? Jeśli naprawdę chcesz zdobyć moc Zerusa, po
potrzebujesz przedwiecznego. Królowo, w pobliżu gromadzą się wrogie pierwotne. Szykują się do ataku. Chcą cię powstrzymać przed rozmową z przedwiecznym. Co zrobisz? To, czego moi wrogowie boją się najbardziej. Jak zawsze. Jesteś na dobrej drodze i nie potrzebujesz już mojej pomocy. Więcej mnie nie zobaczysz, Kerrigan. A więc to jest przedwieczny. Żeby obudzić tę istotę, musimy ją nakarmić. Jest tu dużo biomateriału. Zabijemy kolcorożce, a nasze robotnice zbiorą mięso z ich trupów. Kiedy robotnica skończy przetwarzanie, zabierze biomateriał do przedwiecznego. Teraz mówi brak! Jesteście intruzami na moim terytorium, zepsute zergi! Pożremy wasze ciała! Uwaga! Grupa latających pierwotnych zergów przygotowuje się do ataku na skupisko Uli. Metalisk przywrócony, gotowy dla twojej armii, zniszczy pierwotnych strażników. W pobliżu gromadzą się siły pierwotnych zergów. Prawdopodobnie zaatakują ponownie. Niech spróbują. To koniec, skażone zergi. Sam was zabiję. Bronić skupiska Uli. Przedwieczny. Przybywam po siłę Zerusa. Poświęcę wszystko, żeby osiągnąć cel. Pomożesz mi. Twój rój nosi znamię upadłego Xelnaga, Amona, który dawno temu przybył na Zerusa. Stworzył z zergów broń i zabrał je. Ale część z nas została w ukryciu. Przeoczył nas. Mnożymy się. Jesteśmy czyści. Jeśli chcesz zdobyć naszą siłę, musisz zostać pierwotnym zergiem. Musisz stać się czysta. Królowo, dlaczego obudziliśmy przedwiecznego? Jego moc przerasta nawet twoją. Przedwieczny jest kluczem do mocy Zerusa. Potrzebuje jego wiedzy. Nie zniszczy nas? To się nazywa ryzyko. Terranie czasem je podejmują, kiedy instynkt podpowiada im, że to dobry moment. Rozumiem. Jak wtedy, gdy Terranin James Raynor przybył na czar, żeby przywrócić ci dawną formę. Właśnie. Tak to bywa, że gdy się ryzykuje, czasami się przegrywa, Isha. Pierwotne zergi mówią, że rój jest skażony. Co zrobił nam upadły Xelnaga, Amon? Pragnął naszej siły, zdolności do zdobywania esencji, ale byliśmy niezależni. Nie słuchaliśmy go. Dlatego związał zergi jedną nadrzędną wolą. Straciły tożsamość i stały się jego niewolnikami. Świadomość zbiorowa. Tym skaził nas Amon? Tak. To straszny los dla pierwotnych zergów. Pierwotne zergi. Nie do przyjęcia. Trzeba wyplenić, nie zostawić śladu. Zniszcz pierwotne zergi. O czym ty mówisz? Zaobserwowano strzelające stworzenia zergów na polu walki, oparte na hydraliskach. Pierwotne zergi kradną od roju.
Rój na planecie od kilku godzin już replikowany. Abaturze, czy ty się złościsz? Nie do przyjęcia. Siła roju to zdolność do asymilowania mocnych stron. Uniemożliwić zabieranie pierwotnym zergom. Nie przejmuj się. Gdy skończę, będą po naszej stronie. Przybyłaś tutaj w poszukiwaniu mocy. Mocy, która pomoże zabić Mengska. Mów, co mam robić. Moc jest jeszcze starsza niż ja, ale ma ogromną cenę. Co poświęcisz dla zemsty? Wszystko. Na pewno czujesz moc. Wzywa cię. Idź po nią. Pierwotne zergi są świadome twojego przybycia. Idą po ciebie. Abaturze, wyślij mi stworzenie, nad którym pracowałeś. Nosiciela roju. Adaptacja z użyciem esencji pierwotnych. Powijaj szarańcze, aby zabijać wrogów. To Niecka. Pierwsza Niecka rozrodcza. Istniała, zanim jeszcze je nazwano. Z tej pierwotnej mieszaniny zrodziły się zergi. Dała początek pierwszej esencji. Jeden pożarł drugiego i wyewoluował pierwszy zerg. Zdobędziesz moc i stracisz część siebie. Ewoluuj, przekształcaj się, rozwijaj. Ostrzeżenie, unikać Niecki. Płyn katalityczny wyniszczy ciało królowej, zbyt słabe. Ale nienawiść królowej jest dość silna. Jeśli przeżyję, odrodzę się potężniejsza niż dawna królowa Ostrzy. Zagaro, broń skupiska Uli i Poczwarki, dopóki nie skończę, albo zginę. Tak, królowa. Isza, co jeden z pierwotnych robi na moim lewiatanie? Jestem Behaka, ten, który gromadzi. Zabijam i zbieram esencje. Przychodzę do ciebie, bo czuję, że się zmieniasz. Cały Zerus to czuje. Cały Zerus się tego boi. Ciebie również. Ale ty się mnie nie boisz. Prawda, Dehako? Ty lśnisz. Przyniesiesz więcej esencji, a
ja podążę. Za tobą nie przyniesiesz, nie podążę. Tworzyłam już bardziej kruche sojusze. No dobrze. Możesz zostać, ale zdrać mnie, a zabiorę twoją esencję. Emanujesz wielką mocą, większą niż kiedykolwiek królowa ostrzy. Wszystko jest inne. Zawsze słyszałam i kontrolowałam rój. Ale teraz czuję rój. Jestem rojem. Nareszcie wyglądam jak przywódczyni roju. Może teraz więcej matek szczepu wróci. Byłaś prawdziwą przywódczynią roju wczoraj i będziesz nią jutro. Twój wygląd się nie liczy. Może nie dla was, ale Terranie nie będą tacy wyrozumiali. Myślisz, że teraz dołączą do mnie pozostali przywódcy stad? Są skałą, wzgórzem, drzewem. Oprą się każdej wichurze. Szukają mocy. A ty? Jestem jak rzeka. Płynę. Szukam esencji. Przywódcy stad nie mają teraz żadnych szans z rojem. Gromadzą esencje od tysięcy lat. Są ślepi, ale nie są głupi. Odrodziłaś się. Przywódczyni stada pierwotnych o nieograniczonej potędze. Czuję, jakbym była w stanie rozdzierać planety. A czy jesteś równa upadłemu Xel'naga, Amonowi, który kiedyś cię kontrolował? Nigdy mnie nie kontrolował. Czułam jego wpływ. Ślad czegoś mrocznego, co dawno minęło. Amon musiał zginąć, zanim zostałam zainfekowana. Mam nadzieję, bo on naprawdę potrafił rozdzierać planety. Poznać swoich wrogów. Jagdra, czerw, którego kwas pali jak ogień. Krajt, olbrzym ogarnięty nienawiścią. Sylvan, wieczna matka. Fałszywa i zgubna. Zabij ich. A zostaniesz władczynią wszystkich zergów. Każde z nich wysłało przeciwko rojowi większość swego stada i tym samym wystawiło się na atak. Zagaro, broń Lewiatana. Przywódcami stada zajmę się sama. Przywódczyni rozbitego stada? Nie! Boisz się, Jagdra. Wiesz, że nie miałeś ze mną szans, prawda? Twoja przemiana nic nie znaczy! Rozpuszczę mięso na twoich kościach! Zwierzyną wartą krwi. Witaj! Czeka cię zguba! Sense.
esencja jest pełna mocy. Czuję głód. Pomożesz mi w ewolucji pierwszej od tysiącleci. Byłam ciekawa, kiedy wykonasz ruch. Wierni tylko sobie. Zabij lub daj się zabić. Wiesz o tym? Oczywiście. Jedno pożre drugie i stanie się czymś większym niż każdy z nich. To dziedzictwo zergów. Królowo, skontaktowała się ze mną Kilesa, matka jednego ze szczepów. Słyszała o twoich osiągnięciach i chce, żeby jej szczep wrócił do roju. Jej szczep jest niewielki, ale mają silne lewiatany. Kileso, posłuchaj mnie. Planeta Mistaw 4 to centrum produkcyjne należące do Dominium. Zabierz tam swój szczep i zniszcz je. Zrób to, a zasłużysz sobie na miejsce w roju. Będzie jak mówisz, królowo. To dobry znak, że część matek szczepu wraca do roju. Ciekawe, dlaczego tak chętnie rezygnują z niezależności. Może nie wszystkie chcą rządzić rojem. A może wiedzą, że w grupie siła? Wiedziałeś, że Przedwieczny mnie zaatakuje? Twoja esencja wzywała go. I nie próbowałeś mnie ostrzec. On był zergiem. Ty jesteś zergiem. Coś umiera, aby rosnąć mogło coś. Wiesz to. Chyba zaczynam cię rozumieć, Dehako. W roju nie ma drugiego takiego stworzenia jak ty. Skąd wzięła się twoja esencja? Nadświadomość splotła mnie z wielu gatunków. Cały szczep w jednym. Co zrobiłeś po śmierci nadświadomości? Przemierzałem tunele na czar, bez celu. Zdziczałem. Królowa Ostrzy mnie znalazła. Znowu uczyniła zergiem. Nie jesteś zergiem, dopóki ktoś cię nie kontroluje? Bez nadrzędnej woli jestem bestią. Czymś mniej. Terranie rozrzucili na czar tysiące tych urządzeń. Matka szczepu Kilesa nam to przekazała. To nie jest broń. To komunikator nadawczo-odbiorczy. O, królowa Ostrzy. Wiedziałem, że wrócisz do swojej prawdziwej postaci. Potwora. A teraz, jeśli choć trochę zależy ci na Jimmie Raynorze, zrobisz dokładnie to, co powiem. Tak. On żyje. Więc trzymaj swój rój z daleka od Korhalu i z daleka ode mnie. Inaczej on zginie. Ten człowiek poświęcił wszystko, żeby ci przywrócić człowieczeństwo. A ty je odrzuciłaś. Musisz budzić w nim odrazę. Jest pierwszy w kolejce do zabicia cię. Nie wyczuwam tam Jima. Znajdę go, jeśli żyje. Nie ma takiej siły, która mogłaby mnie przed tym powstrzymać. Planeta Merak 5. Skupisko Uli Roju atakowane. Kompania Prometeusz, specjaliści Dominium od infekcji. Musimy się pośpieszyć. W pobliżu esencja. Dzieło nadświadomości. Kolonia przebijacza. Powolny atak. Ogromne obrażenia.
Zbierz esencję. Przystosuj hydraliski. Pokonaj Dominium. Planeta Kavir. Kiedyś kolonia rozrodcza szczepu Dagota. Teraz zdziczała. Zdziczałe czyhacze przetrwały wojnę wewnętrzną roju. Mogę je kontrolować, ale nie mogę tutaj przekształcać. Brak kluczowej sekwencji. Potrzebna nora czyhacza. Zabezpiecz pobliską norę. Esencja wróci do roju. Zdziczałe zergi pokonane. Matka szczepu gotowa do ekstrakcji esencji. Muszę przygotować sekwencję przekształcenia hydraliska. Wracam do jamy ewolucyjnej. Królowo, jest tu zainfekowany Terranin, który się z tobą kontaktował. Twierdzi, że cię zna. Kim jesteś? Nie poznajesz mnie? Jestem Aleksiej Stiukow. Byliśmy wrogami. Zdaje się, że teraz oboje jesteśmy zergami. Istotnie. I mamy wspólny cel. Zniszczyć tę placówkę. To tutaj Mengsk tworzy hybrydy. Łączą DNA zergów i protosów, żeby tworzyć monstra o ogromnej mocy. Więc zniszczymy to miejsce razem. Skontaktuj się z matkami szczepu. Każ im sprowadzić lewiatany do tego systemu. Czy ich szczepy mają wylądować na stacji? Nie. Razem z Zagarą poprowadzimy nasze szczepy do ataku. Czyli inne szczepy mają czekać na orbicie? Mają czekać w pobliżu. Kiedy zniszczymy tę stację, ruszamy po Jima. Zainfekowany Terranin. Nigdy nie widziałam ich gatunku. Jest potężny, ale niedostępny. Skąd pochodzi? Stiukow pochodzi z Ziemi. Kilka lat temu przeprowadzili tutaj inwazję. Pamiętam, zniszczyłam ich. Słusznie. Myślałam, że Stiukow nie żyje. Słyszałam, że został wskrzeszony, potem zainfekowany i wyleczony. Jeśli był tu więźniem przez te wszystkie lata, wszystko jest możliwe. Dlaczego mi pomagasz? Nie chodzi tylko o pozbycie się hybrydy, prawda? Trzymali mnie tutaj wiele lat. Przeżyłem eksperymenty, tortury i o wiele gorsze rzeczy. Chcę wiedzieć, jak to miejsce płonie. Nie przyszedł mi do głowy nikt równie potężny, kto chciałby i mógłby w tym pomóc. Zainfekowany, więziony, poddany eksperymentom i ścigany, mamy wiele wspólnego. To źródło hybryd Mengska? Już samo dostanie się do środka będzie nie lada wyczynem. Organizm Stiukow fascynujący. Implikacje niepokojące. Jak to? Modyfikacje organizmu Stiukow ustępują tylko modyfikacjom pierwotnej królowej ostrzy. Jednak Stiukow produktem wyjątkowym. Powiązanie tkanki zergów i terran, subtelne, splecione w skali mikro, niedostępnej dla roju. Ktoś jest lepszy w te klocki od ciebie. I to ci się nie podoba. Istota odpowiedzialna za organizm Stiukow lepsza od organizmu Abatur. Niezaprzeczalnie. Zalecane natychmiastowe dołączenie do roju obcej istoty. Nigdy. Ta więda to jedyne wejście do laboratoriów. To również drugie najlepiej bronione miejsce w przestrzeni kosmicznej Dominium. Czyli mają mnóstwo Marines. Obrócimy ich liczebność przeciw nim. Sprowadź moje infektory. Wprowadzimy wirofagi do garnizonów.
Gdy wirofagi już zainfekują Terran, wykorzystam ich do zajęcia lądowiska. Oczyścimy je, zanim Dominium się zorientuje. Zergi infekują placówkę. Wypuścić gaz! Królowo, gaz niszczy zainfekowanych Terran. Zawsze możemy zainfekować ich więcej. I tak zabijają swoich. Wojna chemiczna. Skuteczny mechanizm dostarczania. Gaz niestabilny. Kiedy wyczerpiemy rezerwy Dominium, będzie potrzebny czas na syntetyzowanie. Wtedy wznowimy atak. A do tego czasu okopiemy się tutaj i będziemy bronić wirofagów. Królowo, Rui jest gotów wejść do laboratorium, gdy tylko rozkażesz. Dobrze. Pora sprawdzić, co jest w środku. Skontaktowała się ze mną matka kolejnego szczepu. Rylot trzymała liczny szczep z dala od konfliktu. Zaimponowałaś jej i dlatego chce, żeby szczep wrócił do roju. Rylot, matko szczepu, posłuchaj mnie. Zabierz swój szczep na Jątr 2. Tam Dominium produkuje najnowsze okręty. Zniszcz ten świat w imieniu roju. Tak się stanie, królowo. To miejsce znajduje się na odludziu, ale jest strzeżone, jakby to był sam Korhal. Terranie muszą cenić to, co znajduje się w środku. Ale technologia na taką skalę? To leży poza możliwościami Menkska. Może pomaga im ktoś potężniejszy. Jeśli istnieją odpowiedzi, to są w środku. To miejsce z kamienia i metalu. Dlaczego? Nie robi to na tobie wrażenia? Pierwotne zergi nie potrafiłyby czegoś takiego stworzyć. Nie potrzebuję muru. Wyewoluuję pancerz. Nie potrzebuję broni. Wyewoluuję szpony. Twórcy narzędzi mogą zbudować coś mocniejszego niż twoje szpony i pancerz. Ich narzędzia pozostaną te same. Ja zbieram, zmieniam. Stacja Skyger. Tajne laboratorium zbrojeniowe Dominium. To serce programu hodowli hybryd Menkska. Opowiedz mi o hybrydzie. Ma połączone DNA zergów i protosów. Coś, co wydawało się niemożliwe. I te stworzenia słuchają rozkazów Menkska? Wydaje mu się, że będą. Ja nie byłbym tego taki pewny. Streszczaj się. Muszę zająć się bitwą. Muszę ostrzec się przed istotą kierującą laboratorium. Doktorem Narudem. To pradawny zmiennokształtny, który przez wieki przyjmował wiele twarzy. To on mnie zmienił w to, czym jestem. Więc nie jest Terraninem. Protosem? Nie może być Zergiem, wiedziałabym. Żadnym z nich. Jest sługą pradawnego Xel'Naga, znanego jako Amon. Na Azerusie dowiedziałam się, że Amon nie żyje. Ale jego stworzenie żyje. Narud jest najgroźniejszą istotą, jaką spotkałaś. I będzie tam na ciebie czekał. Jesteśmy w środku. Kerrigan, w tym laboratorium znajduje się rezultat pracy Naruda. Hybryda. To broń ostateczna finalnej wojny. Hybrydy się budzą. Co się z tobą dzieje? Atakuje mnie psionicznie, wysysa moje siły. Nie poddawaj się. Musisz zabić hybrydę, inaczej będzie po nas. Odnieśliśmy zwycięstwo, królowo. Nie wykrywam już sygnatur hybryd na tym poziomie. Niech Rui wypełni niższe poziomy. Zabijcie wszystkich na swojej drodze.
Naród coś knuje. Mam zamiar dowiedzieć się, co takiego. Dotknęłam umysłu Naruda. Wyczułam jego oddanie temu Amonowi. Naród od tysiącleci próbuje wskrzesić swojego pana. Wszystko nabiera sensu. Konflikt protosów z Zergami. Hybrydy. To wszystko część planu, żeby sprowadzić Amona z powrotem. Chyba, że go powstrzymamy. Wyczuwamy w laboratorium dziwne istoty. To znaczy poza hybrydami i zmiennokształtnym złem? To protosi, królowo. Jest ich wielu. Tak. Teraz ich wyczuwam. To Taldarimowie. Z własnej woli służą Amonowi. Są jego wyznawcami. Wyznają martwego boga? Przez to są jeszcze groźniejsi. Ta istota w laboratorium, ten Naród, osłania się przede mną, ale i tak wyczuwam jego moc. Opowiedz mi. Nie przypomina niczego, co spotkałam. Ale zniszczyłaś Przedwiecznego. Przejęłaś potęgę Zerusa. To coś zrodzonego z otchłani. Zimnego i pustego. Ale tak potężnego, że sprawia ból. Hybrydy. Ich esencja jest bardzo silna, ale ja nie mogę jej zbierać. Naród je stworzył. Czy myślisz, że jeśli za nim pójdziesz, to ją dostaniesz? On służy panu, który zabierze całą esencję. Mówisz o Amonie? On chyba nie żyje. I dopilnuje, żeby tak zostało. Jeśli żyje, przejmie całą esencję. Zmiany ustaną. Będę walczyć. Ciekawe, jak Naród chce wskrzesić tak potężną istotę jak Amon. Myślę, że kluczem są hybrydy. Gromadzą energię psioniczną zergów i protosów. Ale skąd wzięliby jej tyle, żeby wskrzesić martwego boga? Powiedziałeś, że starożytny artefakt Xel'Naga zamienił cię w człowieka. Ale cała moc, którą dysponowałaś jako królowa Ostrzy, co się z nią stało po twojej transformacji? Chcesz powiedzieć, że w pobliżu była hybryda, która ją zgromadziła? A potem wykorzystała do... O nie... Jeśli Naród wykorzystał artefakt Xel'Naga w ten sposób, może mieć już dość mocy, by wskrzesić Amona. Platforma obronna Dominium, Sigma Centauri. W pobliżu zdziczali rządcy szczepu. Wieżyczki przeciwlotnicze do zabijania mutalisków. Bez rządców szczepu Impas. Znajdź rządców szczepu. Zasymilujemy ich esencję i zniszczymy Dominium. Brokaz Hur. Świat zaopatrzeniowy Dominium. Odkryto wrak transportowca. W środku kryształ Jorium. Jorium przydatne do eksperymentów. Wzmacnia potencjał psioniczny. Trzeba zdobyć. Ukończono badania esencji pierwotnych. Stworzona nowa odmiana. Żmij. Gotowy do ataku na Dominium. Sergi wtargnęły do sanktuarium! Protoss. Naród trzymał Taldarimów w rezerwie. To jego najlepsze oddziały. Zbliża się ostateczna bitwa. Szkoda, Ultralisk by się przydał. Organizm Stiukow nie rozumie. Śmierć nieważna. Ważna tylko esencja. Ultralisk odtworzony. Szczytowe osiągnięcie ewolucji zergów.
Musimy znaleźć bezpieczną lokalizację dla skupiska Uli. Potem zajmiemy się Narudem. Dlaczego Narud zbudował laboratorium na świątyni Xel'Naga? Nic nie wiesz o Xel'Naga. Naród kieruje w twoją stronę strefę nicości. Kontakt z nią oznacza śmierć. Świątynie wzmacniają jego moc. Stiuko, idź do świątyń i zniszcz je! Myślałem, że nigdy tego nie powiesz. Udało nam się. Strefa nicości osłabiła Naruda i wystawiła na atak. A jednak to najpotężniejsza istota, jaką znam. Co zamierzasz zrobić? Zabić go. Staw mi czoło, Narud. To koniec. To dopiero początek. Amon szeptał o tym spoza gwiazd. Powiedział ci o swoim powrocie. Powiedział ci o zniszczeniu, wymieraniu. Końcu wszystkiego. Twój Bóg jest martwy i już nigdy nie wróci. Naprawdę tak uważasz? Nie. Sara. Jestem wszystkim, co straciłaś. Wszystkim, czego nigdy nie miałaś. Królowo, słyszysz mnie? Ja żyję. Ledwo. Zaciągnęliśmy cię z powrotem do Lewiatana. Teraz odpocznij. Zajmę się Rojem, aż wyzdrowiejesz. Dlaczego
Dlaczego nie próbujesz przejąć roju dla siebie? Bo nadal mogę się od ciebie wiele nauczyć, królowo. Dosyć. Musi odpocząć i wyzdrowieć. Rój był kiedyś narzędziem Amona. Będzie chciał nas znowu wykorzystać. Przygotuję się na jego przyjście, ale najpierw skończę z Mengskiem. Oczywiście, królową. Naród nie żyje. Laboratorium Hybryd jest zniszczone. Zostałem tylko ja. Pewnie teraz mnie zabijesz. Możesz odejść. Nie będę cię zatrzymywać. Ha! I gdzie miałbym pójść? Pół człowiek, pół zerk. Potwór. Wierz mi. Rozumiem. Zostań z Rojem, a może odnajdziesz cel w życiu. A przynajmniej nie będę się nudził. Kiedy Jean będzie bezpieczny, przyjdę po ciebie, Mengsk. I żadna hybryda ci nie pomoże. Isha, podnieś Lewiatana. Wylatujemy. Kerrigan, widziałaś coś w laboratorium? W umyśle Naruda? Widziałam Amona. Starszego niż wszechświat, potężniejszego niż sobie wyobrażałam. On znowu żyje. Więc i on ugnie się przed potęgą Roju, tak jak wszyscy. Nawet nie wiemy, gdzie jest. Musimy być gotowi na jego przyjście, ale najpierw wyrównam porachunki.